Motyw cofania się w czasie od zawsze budził duże zaciekawienie. Ba, każdy z nas ma przynajmniej jeden moment w życiu, do którego cofnąłby się bez zastanowienia. Podróże w czasie były wałkowane już w wielu seriach anime, chociażby w niedawno zakończonym anime Charlotte. Jednak mistrzostwem świata w tym wydaniu bez dwóch zdań jest anime Steins Gate. Czy obyczajowa seria z kryminalną zagadką i nutą paranormalnej zdolności jest w stanie namieszać już na początku 2016 roku? Jak najbardziej! Poznajcie Boku Dakega i Naimachi, produkcję nieidealną, jednak mega przyjemną i wciągającą. Fujinuma Satoru, 29-letni kawaler, niespełniony mangaka, posiada pewną bardzo unikalną zdolność polegającą na cofaniu się w czasie o kilka minut, by zapobiec tragedii czy wypadkowi. Nasz bohater wykorzystuje to za każdym razem, gdy komuś grozi niebezpieczeństwo. Pewnego dnia jednak, podczas nazwanego przez niego revival, nie udało mu się zapobiec zagrożeniu. Mało tego, w jego otoczeniu z rąk tajemniczego mordercy ginie bardzo bliska mu osoba. Po tym traumatycznym wydarzeniu Satoru ponownie cofa się w czasie, jednak rozmach ostatniej tragedii przenosi go aż 18 lat wstecz, do momentu, kiedy to właśnie idzie sobie do szkoły w mroźny zimowy poranek. Dlaczego przeniósł się aż do roku 1988? Kto jest mordercą stojącym za seryjnymi zabójstwami? Czy Satoru ucieknie z pętli czasowej? Boku Dakega i Naimachi to produkt niemal idealny, gdyby nie kilka cięć względem mangi, które wyszły historii na niekorzyść, spokojnie mówilibyśmy dzisiaj o mocnym kandydacie na serię roku. To co w nowej 12-odcinkowej serii studia A1 Pictures urzeka, to prosta, a zarazem trzymająca w napięciu historia chłopca poszukującego własne ego, podróżnika w czasie, który za wszelką cenę zmienić chce przeszłość, by zapobiec tragediom w przyszłości. Anime podzielić możemy na sceny mocno obyczajowe, kiedy to Satoru jest młodym chłopcem, oraz sceny kryminalne w różnych innych okolicznościach. Owszem, miałem wrażenie, że odcinki, w których nasz bohater uczęszcza do szkoły i pomaga swoim przyjaciołom, są ciut lepsze i ciekawsze w odbiorze, jednak do 9 odcinka cała historia trzymała cholernie przyjemny i satysfakcjonujący poziom. Niesamowite, jak z prostej historii udało się stworzyć niemal idealną do naśladowania fabułę. No właśnie, niemal, ponieważ już od emisji pierwszego odcinka wiadome było, że 12-odcinkowa seria nie ominie cięć względem mangi, które wyszły trochę słabo. Pomijam już zakończenie, które dla mnie było satysfakcjonujące, jednak pewne zagrania były bardzo ułatwione, no bo wyjściem z niektórych sytuacji jest przecież najpopularniejszy zabieg każdego serialu, filmu czy komiksu. Gdyby scenarzysta wymyślił lepsze rozwiązania fabularne pod koniec przygody Satoru, mielibyśmy dzisiaj do czynienia z czystym diamentem. Mimo iż A1 Pictures w sezonie zimowym emitowało aż 3 produkcje, to jednak największe pieniądze przeznaczyli oni na omawianą dzisiaj serię. Świetne wykonanie graficzne, bogata paleta kolorów dawała przyjemny dla oka efekt. Denerwowały co prawda grube wargi niektórych postaci, do których jednak szybko się przyzwyczajaliśmy. Zmiana formatu obrazu na panoramiczny podczas przebywania w przeszłości to kolejny ciekawy i rzucający się zabieg. Oprawa dźwiękowa również na duży plus. Utwory pasujące do danej sytuacji wchodziły w idealnych momentach, by jeszcze bardziej podtrzymać widza w napięciu. Do tego wielki powrót jednej z moich ulubionych kapel, Asian Kung Fu Generation. Szkoda, że wskrzesili oni jedynie utwór z 2004 roku, no ale dobra, jego tekst pasuje idealnie do fabuły Boku Dake. No i w sumie Re to jeden z najpopularniejszych utworów tego zespołu. Tutaj posłuży nam jako opening, by wprowadzić widza w omawianą historię. Uwaga na ukryte spoilery w poszczególnych klatkach. Ending to kolejny popis świetnej Sayuri, to chyba najlepszy kończący utwór w sezonie Zima 2016. Fujinuma Satoru to bardzo pozytywny bohater, patrząc na osiągnięcia innych podobnych konkurentów. Mądry i opanowany chłopak, który bardzo często mówi na głos to, co myśli, to jedna z najjaśniejszych postaci tej produkcji. Głos, który użyczał mu Mitsushima Shinosuke, pasował do niego idealnie. Ano i robota, jaką wykonał aktor, na duży plus. Jednak najfajniejszą i najlepiej zagraną postacią przez Yuki Aoi bez wątpienia jest... Hinazuki Kayo.
Zmuszona do skromnego i brutalnego życia, ukryta w sobie dziewczynka, która dzięki Satoru budzi się na nowo. Kwit esencja idealizmu. Relacja Satoru z Kayo to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie spotkają was w tej produkcji. Na plus jeszcze kilka innych postaci, takich jak Katagiri Airi, bardzo pozytywna dusza, która pomaga naszemu głównemu bohaterowi oraz wszystko wiedząca mama Fujinu Masachiko. Są oczywiście jeszcze inne postacie, jednak pozwolę sobie nie psuć wam zabawy z ich poznawania. Bywają niestety te gorsze i wrzucone na siłę, jednak są mi ciekawe i intrygujące. Gdybym w tej kwestii miał się przyczepić do jakiegoś szczegółu, to byliby to bez wątpienia przyjaciele Satoru z dziecięcych lat. Były to osobowości zbyt dojrzałe jak na swój wiek. Ale te problemy pojawiały się już wiele razy przy okazji innych, dobrych tytułów. I oto całe Bokudake Gainai Machi. Produkcja, na której odcinki czekają z wypiekami na twarzy. Prosta i przyjemna, ale mocno trzymająca w napięciu. Lekko spartolona pod koniec, jednak z dobrym i satysfakcjonującym zakończeniem. W 2016 roku na pewno znajdą się dużo ciekawsze serie, więc Erased nie grozi tytuł najlepszej serii roku. W moim notowaniu wyprzedziła go już nawet Konosuba. To oznacza, że przygody Satoru nie dostaną ode mnie najwyższej noty. Warto jednak dać szansę temu anime. To historia, która zaintryguje każdego widza, od shonenowców, postportowców, a na dramaturgach kończąc. To po prostu szybka i przyjemna opowieść dla każdego z was. Warto, naprawdę.